Na ekranie pojawiają się ostatni subskrybenci. Zapraszam Was do oglądania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile. Tak prezentuje się mój skład. Będę raczej w tym sezonie opierał głównie na Premier League. I też stała się taka nowość do gry. Ekran kapy. Czyli po prostu się teraz zbiera szardy i dodaje się zawodników, na przykład 78+. I dzięki temu wyższy overall teamu jest. Więc przejdźmy do pierwszego meczu. Event Champions League trwa. Zaczynam spotkanie. Tam był faul, o dziwo. Myślałem, że Chan to czysto wykonał. Zawodnik uciekł od podania. Dobra, tutaj Odegaard jest. Barclay. No i niestety Adams niecelnie. To rzadziej wchodzą w tej FIFA 21 Mobile takie strzały z opanowania. Może po prostu lepiej, żebym stał w miejscu. Tak tu bez sensu zepsułem akcję. I jest pierwsza bramka. Teraz do Odegaarda. Odegaard. Czy trafi? Pięknie. Trochę upgrade'ów zrobiłem, więc powinno się łatwiej grać. To jest oczywiście mecz o monety, ale nie sprawdziłem, czy wyzwania nie było w tym meczu. Czasami tak jest, że w tych meczach, nawet jak wygrasz to i zapomnisz o wyzwaniu, to i tak przegrywasz. Tutaj mnie nabił przeciwnik. Udało się uniknąć spalonego, ale to mi nic nie dało prawie. Dobra, rozgrywam akcję. Adams, strzał. No, tym razem do siatki. Także, ale nie dlaczego on jest rudy w samej grze. Przecież na jego karcie ma ciemne włosy. O co tu chodzi? Jej go strollowało, czy co? Pora odzyskać piłkę i coś zrobić. Ciekawą specjalną umiejętność ma Odegaard, bo nie ma klasycznego heal to heala ani step overa, tylko ma Rainbow Flicka. No się przydaje się, ale zwykle gdy się gra ze słabszymi zawodnikami niż z lepszymi. Bo jestem przyzwyczajony, żeby heal to heal robili. Tutaj niestety Ross Barkley został pokryty. Antonio. Fleck. Nie tym razem. Okej, okay, takim wynikiem kończy się to spotkanie. Robię cięcie i już pora na następne. Arket Team kontra FC Barcelona.
Może kiedyś te podanie przejdzie, ale na razie coś słabo idzie. Oj nie, niedobrze. Tam spalona, ale to w sumie nie miało być nawet podanie, tylko przyjęcie. Ale cóż. I wreszcie 1-1. Ciężki dość ten mecz. Pewnie dlatego, że mój overall jest tak trochę podbity. I tak naprawdę mój zespół nie gra jak na 8-8 overall, bardziej jak 8-4. Ale dobra, flag. Znowu strata piłki. Próba trzecia, no muszę się teraz skupić. Pierwsza bramka. Sorry, jeśli mało komentarzy będzie w tym meczu, ale tutaj jest poziom dość wysoki. A remis mi nadal nic nie daje. O Jezu, tam jeszcze. O Boże, ile można się przewracać? Aha, tam trzech było, oczywiście trzeba było podać do przeciwnika, no bo. Po co setkę mieć? Setkę. 100% sytuację. Odegraj. No nie, no naprawdę, dlaczego? Ja nie rozumiem. Dlaczego oni się cofają, gdy chcę im posłać podanie prostopadłe, no? O, że teraz? Wreszcie 2-1, ale to była nerwówka. Dajcie spokój. No, powinien jednak trochę więcej jeszcze tych ulepszeń. Bo taki skład bardziej mam pod tryb VS Attack, czyli taki multiplayer w tej grze. No, ale okej. Udaje mi się wygrać to spotkanie. Ale. Oj, tutaj jest mój progres. Brakuje mi w tym momencie 55 punktów do odblokowania kolejnego zawodnika. I już teraz przechodzę do tego playboxa. Pierwsza paczka. Dropy były tam widoczne po prawej stronie, a przynajmniej te główne. I to jest, no przynajmniej karta Elite. Bo tutaj też można złote trafić, więc dobrze. Też bym mógł trafić monetę albo expa. I teraz tym razem exp. No, też przydatne, więc to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i cześć!